Suwalski Sąd Rejonowy wydał orzeczenie skazujące ekspedientkę na 100-złotowy mandat za odmowę obsłużenia klientki bez maseczki. Wyrok jest równie szeroko, co żartobliwie komentowany, ale logika ukaranej kobiety nie budzi najmniejszych wątpliwości. Kobieta wskazuje, że skoro w zamkniętych przestrzeniach publicznych obowiązują osłony nosa i ust, których stosowanie egzekwuje sanepid i policja, to miała prawo żądać od klientki jej nałożenia, a po odmowie zaniechać obsługi. Stanowisko sądu jest zupełnie inne, bowiem zdaniem autora orzeczenia nieszczęsna sprzedawczyni uchybiła prawom konsumenckim. Kto ma rację? Okaże się być może w połowie września, gdy nad wyrokiem powszechnie uznanym za kontrowersyjny pochyli się sąd wyższej instancji. Faktem jednak jest, że obowiązek osłon na usta i nos obowiązuje nie tylko w sklepach, ale i w samej jaskini lwa, czyli w gmachu sądu. Na stronie internetowej suwalskiej siedziby Temidy widnieje bowiem komunikat jednoznacznie określający, jakie warunki należy spełnić, by wejść do gmachu. Czytamy w nim, że nie zostaną tam wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała. Treść komunikatu bezpośrednio wynika z zarządzenia wydanego przez prezes Sądu Rejonowego, opartego na precyzyjnie wskazanych ustawach, w tym na tej o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego. Jaka jest różnica między sądem a sklepem? Chyba tylko taka, że na egzekwowanie identycznych reguł obowiązujących w sądzie jeszcze nikt nie odważył się poskarżyć policji. To dopiero by była rozterka.